Siemanko. No właśnie. Chłopaki troszeczkę zdziwieni, bo rano już mleka nie dostali. Skończyliśmy odpajać cielaki. Także dzisiaj tak trochę z obrządku, na spontanie postanowiłem, że coś tam nagram, bo dawno nic nie było wrzucane. Co nieco się pozmieniało tam, ale to za chwilę. Tutaj ta grupa właśnie czeka na przeprowadzkę, więc o tym będzie za chwilę. Ale najpierw mam pewne pytanie do tych bardziej doświadczonych, obytych w temacie. Mianowicie użytkuję John Deere'a z rozsiewaczem i tutaj często, gęsto zbiera się nawóz, pozostałości nawozu i kurczę, zepsuła mi się myjka, lanca mi się popsuła, tutaj wyczyściłem na ile mogłem i pytanie moje jest następujące: czy konserwujecie tutaj jeszcze jakoś to, bo jak widzicie właśnie tutaj te śrubki to mało istotne, ale gdzieś tak jak tutaj właśnie niektóre elementy korodują. Tak samo takie elementy, czy to jakoś zabezpieczacie czymś, czy po prostu niech się dzieje wola nieba. Bo tutaj z biegiem czasu gdzieś tam jakieś wytarcia właśnie, obicia, gdzie będzie wychodzić korozja na tych elementach, to wiadomo, można szpreja sobie kupić, ale bardziej mnie interesuje właśnie taka ogólna konserwacja. I nie mówię tutaj o kalamitkach, o punktach smarnych, bo to swoją drogą. Tyle bym chciał, żebyście mi powiedzieli. Czy po prostu wyczyścić myjką, wymyć i powinno styknąć. Bo tutaj rozsiewacz po rozsiewaniu nawozu oczywiście wyczyściłem, wymyłem. Jedyny minus jest taki, tutaj jak widzicie jest jakaś podkładka z nierdzewki i jest dosyć fajnie, a tutaj była dana zwykła podkładka taka metalowa i to zaczęło już tutaj właśnie korodować, więc to chyba trzeba będzie znaleźć jakąś fajną podkładkę czy kupić i powinno być ok, bo tak to no wiadomo, rozsiewacz dopiero zaczął być używany, więc nic się jeszcze nie dzieje, natomiast jest pewien minus: zostający nawóz w środku, troszeczkę jednak tego zostaje i pomimo, że te zasuwy są otworzone i ja tam jeszcze robię rundkę po polu, żeby jak najwięcej tego się wysypało, to zawsze te pół kilo zostanie, a poza tym bez zastrzeżeń. Z tego co można zauważyć siejąc, to wysiewa dosyć równo. Jeżeli chodzi o ustawienie dawki wysiewu, to ta tabelka to jest swoją drogą, a tak naprawdę trzeba to wszystko zrobić na czuja. Taki niestety urok tego typu sprzętów. Nie ma komputerka, ani też nie jest to jakaś Amazonka czy coś, żeby było wszystko tak jak ma być. Także trzeba metodą prób i błędów dojść do rzeczy. Dobra. To by było na tyle, idziemy obrządzać. Na szczęście nasz pandzio wystartował. Może jeszcze nie wygląda, ale już spożywają pasze. Także dorwał się do żarcia ostro. Może troszeczkę chociaż podgoni. I to mnie bardzo cieszy, bo momentami wyglądał tak, jakby miał za chwilę odejść z tego świata. No i jak widać, gotowy jest już ten trzeci kojec. Czeka na byczki. I uprzedzając pytania, czy nie za nisko, no to właśnie, kurczę, muszę im tu pościelić, właśnie planujemy robić taki system przeganiania. Ja już to na jednym filmie mówiłem, jak to będzie wyglądać. Tam na zewnątrz będziemy robić wygrodzenia i jak już te wygrodzenia zrobimy, to wypędzimy ich na zewnątrz. Tutaj się posprząta, z tego będzie osobny film. I jak już będziemy ich wpuszczać z powrotem, to nie w takiej konfiguracji, że tak powiem, jak są teraz, tylko
te byczki, które znajdują się tutaj, trafią do tego kojca, a te najstarsze w tym miejscu przejdą do tego kojca. Z tego względu, że jak już będziemy mieli przerobioną tą oborę, tą część, gdzie są tam na uwięzi, bo to też będzie wolno stanowiskowe, więc jak to już będzie przerobione, to będzie właśnie taki system przeganiania, że co kolejną sprzedaną i kupioną partię, bo to mniej więcej będzie się pokrywać, sprzedajemy, za chwilę kupujemy, więc co ten 3-miesięczny mniej więcej okres, będziemy robić taką roszadę, tam będzie może w przyszłości jakiś cielętnik, na razie są klatki, więc z klatek cielaki będą wędrować do tego boksu. Tutaj trzeba będzie jeszcze wykombinować jakąś belkę, bo na takie cielaki to będzie zdecydowanie za duże, bo na siłę to tutaj jeszcze stosunkowo niedawno, parę tygodni temu, któryś wyszedł, po prostu chyba stał przy drabinie paszowej, a kolega zaatakował go od tyłu i go po prostu wypchnął, więc nam tutaj wyskoczył jeden rodzynek. No, czyli z cielętnika, czy też z tych klatek będą wędrować do tego kojca i tak stopniowo będą się przesuwać potem do tego i stopniowo tak, żeby tam coraz bliżej podwórka, coraz bliżej wyjścia stało. Oczywiście ta obora oraz to, co jest tam pod wiatą, czyli toło tutaj, tam gdzie były wcześniej byki, taka nasza prowizorka, to będzie razem połączone z oborą. Tu, gdzie są w oborze okna, to będą wyjścia właśnie pod wiatę. No i tak to planujemy właśnie rozwiązać. Małymi krokami, powoli. Prawdopodobnie ta przeróbka jeszcze nie będzie polegać na tym, że będziemy kuć tutaj beton, który jest właśnie za żłobem. Już za chwilę. Nie będziemy kuć tego betonu tutaj, tylko zostawi się tak jak jest, tak żeby po prostu odciążyć sobie troszeczkę roboty. A w przyszłości, jak już będą zrobione tutaj wygrodzenia, to na przykład na pewien czas zamknie się ich tutaj w oborze, wyleje się beton pod wiatą, potem ich się przegoni, zrobi się posadzkę tutaj trochę niżej, bo planujemy właśnie ten sufit zarwać albo podnieść go do góry, żeby tu można było wybić drzwi i wjeżdżać sobie ciągnikiem oraz tam, żeby też był wjazd ciągnikiem do wybierania gnoi. Takie są plany. Małymi kroczkami, w sumie w takim tempie, to można powiedzieć, że tip-topami, ale posuwamy się do przodu. No, to co? Karmimy, nie? Bo tam już krzyczą. Na początek rzucę żarcie tym tutaj i idę ścielić tamtym, bo aż chlupie im pod nogami. Dobra, maluchy dostały żarcie. Tutaj ten widać, taka fajna bania. To łyse, nie jest to grzybica, pomimo że ma takie właśnie okrągłe, charakterystyczne dla grzybicy kształt. Najprawdopodobniej po prostu ten go chyba gdzieś tutaj musiał na niego stanąć, albo po prostu przerysował sobie grzbiet gdzieś o kratę czy coś. Bo grzybica, od razu skóra by się zaczęła łuszczyć, robiłby się taki strób. Poza tym grzybica najczęściej atakuje wokół oczu albo na uszach, to najprędzej tam się pojawia. No, minęły 2 miesiące już. Tak? 2 miesiące czy miesiąc? 5 lutego chyba żeśmy ich kupowali. No, to prawie 2 miesiące i oznak grzybicy nie widać. Tak więc dezynfekcja chyba jednak się spisała. I tak samo właśnie przegonimy tych, to będę musiał tutaj to odświeżyć, zdezynfekować po tych grzybiarzach. Dobra, zmieniamy pościel teraz tym. No już. Dzisiaj piękna angielska pogoda. Wiatr i deszcz. Tragedia jakaś.
Miejmy nadzieję, że to za chwilę przejdzie, bo muszę im żarcie wozić z dworu. Trochę średnio chce mi się moknąć. A widzę, że dzisiaj to tak właśnie wygląda. 15 minut deszczu, trochę słońca i tak na okrągło. Dobra, ja im tutaj ścielę. Jak będę miał jeszcze coś do powiedzenia, to widzimy się za chwilę. Proszę o spokój i ciszę. Dobre wieści, tam się robi jasno. To prawda, deszcz jeszcze pada, ale za 5 minut powinno być ok. A w tym czasie, jak lało, troszeczkę tutaj posprzątałem. Teraz parę kursów z taczką. Zamknij mordę. Gdzie teraz zdartą japę przez 2 tygodnie, bo mleko odstawione. No nie zamknie się dzisiaj. Masz pełne koryto, to żryj. Sami tak denerwują. No taki wystawi mordę i będzie łapał za kurtkę. Misiek jeden z drugim. Ziarełko podano. Jeszcze śruta. Nie patrz się, tylko jedz. Bo my to chyba będziemy mieli kosę ze sobą przez najbliższy tydzień. Jak się będziesz tak zachowywał, gościu. Z miodem w uszach. Nie wiem czemu, ale tato zawsze tak do mnie mówił. Jak ja nawet miodu w uszach nie miałem. Buenos dias. To mi się podoba. Taczką wysypać, z wiadra posypać i z głowy. Raz na jakiś czas, jak są jakieś niedojady, to łopatą zebrać i tyle z obsługi. No i wiadomo, raz w miesiącu czy raz na 3 tygodnie obornik z tyłu wywalić. Natomiast tutaj z tymi żłobami to jest masakra. Poidełka, te się spisują bardzo fajnie. Natomiast te, ze względu, że są przy żłobach, w żłobach, to są bardzo często zawalone jedzeniem, trzeba je czyścić. Dużo częściej się psują, te takie z jęzorkami zwykłe. No i same żłoby też trzeba czyścić dużo częściej. Tutaj już by się faktycznie im przydało posprzątać. No i tutaj w drabinkach pozostałości po tej naszej ekstra siano kiszące z lebiodą. No, tak sobie chłopaki radzą. Tutaj grzybica już praktycznie ze wszystkich poschodziła, na niektórych są takie nieliczne pozostałości. Natomiast ten jeden jeszcze został nam taki zapas kudzony, ale to już się czyści, jak widać są świeże strupy takie. W sensie strupy, no schodzi mu to biały ten grzyb i robią się takie strupy, czasami krewka się gdzieś tam mu pokaże. Grzbiet już ma taki różowy, też to mu się kruszy, także może do lata się jakoś wyliże. Jak widać apetyt ma. Poza tym, że wygląda paskudnie, to rośnie. No i mankament z tym obornikiem tutaj. Troszeczkę trzeba się jednak nagimnastykować, przejść tam, wywalić. Jak są zajęte jedzeniem, to najlepiej jak we dwóch się obrządza, jak im sypnę od razu żarcie, a tato właśnie tam z tyłu wywala gnój. No to ma trochę spokoju. Ten jeden jest taki bończuczny, można powiedzieć. Agresorek,
Natomiast samemu, zanim ja tutaj oporządzę i wejdę do nich, to one już mają w dupie jedzenie i się zaczynają mną bawić, gdzieś tam kurtkę łapać, trochę brykać. Także z czasem robiłoby się to niebezpieczne, więc trzeba będzie ich przegonić, prędzej czy później. No i właśnie ten jegomość. A i jak już tak nagrywam i opowiadam co tam jak tam na spontanie, to mi się przypomniało odnośnie tych lamp LED-owych, paneli LED-owych. Dobra sprawa, bo to jest tanie. Za 8 sztuk chyba zapłaciłem coś koło 120 zł. Jak widać bardzo fajne, jasne, barwa zimna, więc to też daje ten komfort, że jest jaśniutko w oborze podczas pracy. Natomiast trwałość już taka dobra nie jest. Tamta jest spalona, już nie mam na wymianę, nie chcę mi się kupować nowych. Poczekam aż się spali gdzieś druga i kupię wtedy więcej sztuk najwyżej. No i trzeba będzie to chyba zrobić jakoś na szybko z łączki albo jakieś inne panele kupić, bo wytrzymują około roku w tych warunkach. Już nam się chyba dwie czy trzy spaliły, już zostały wymienione, no i właśnie tamta jest chyba trzecia albo czwarta. Tak więc rok czasu i takie coś do wymiany. Tak jak mówię, świeci fajnie, jest dosyć tanie, ale i trzeba brać to pod uwagę, że się też kiedyś wyczerpuje. I cyk. Dobra, zostało mi wywalić gnój tutaj od tych. Dorzucić im siana trochę. Tutaj w najbliższych miesiącach, jeszcze pewnie przed żniwami, ten kolega i ten koń prawdopodobnie pojadą sobie od nas, wiadomo dokąd. Tutaj fajne miśki się już zrobiło, ten po prostu stoi i je, już chyba nie rośnie. No w czerwcu będą miały coś koło 20 miesięcy chyba, z tego co pamiętam. Dosyć fajne miśki porosły, te też już takie się zrobiły potężne, z grupy pierwszej. Potężne. No z 650 powinny łapać. Przynajmniej niektóre, ten może nie, bo jest jeszcze trochę chudy, ale tak to nie ma na co narzekać. No, czyli tak jak mówiłem na początku, małymi kroczkami, tip-topami, a do przodu. Następny etap prac, wygrodzenia przed tą oborą. A na dzisiaj to by było tyle. Dzięki, że oglądacie. I co? I do następnego. Trzymajcie się, na razie, cześć.